7:09. Poranek rozgłośni katolickich. Naszym gościem już teraz w poranku 7:09 jest Aleksandra Drabińska, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Już w sobotę, 31 sierpnia, Siedlce zamienią się w stolicę muzyki chrześcijańskiej, a to wszystko za sprawą festiwalu Hosanna. Czy wszystko, pani Olu, jest już przygotowane? Już wszystko, co jest najważniejsze dla nas, czyli scena, nagłośnienie, jest już przygotowane. W tym momencie skupiamy się na takich rzeczach typu zbieranie roll-upów od naszych sponsorów albo jeszcze na przykład rozważenie ostatnich zaproszeń na Hosannę, więc to już są takie rzeczy, które wymagają od nas najmniejszego stresu, mówiąc tak. Ilu osób spodziewacie się w tym roku na festiwalu? W tym roku spodziewamy się około 500 osób, dlatego że w poprzednich latach byliśmy zamknięci w czterech ścianach w murach Centrum Kultury i Sztuki. W tym momencie wychodzimy na tereny zielone, gdzie po prostu myślimy, że nawet ludzie z ulicy mogą po prostu sobie przyjść, bo jak usłyszą muzykę, to myślę, że przyjdą i dlatego spodziewamy się trochę większej ilości osób niż w latach poprzednich. No właśnie, może to także jest sposób, to, że będziecie na zewnątrz, na powietrzu, by przyciągnąć jeszcze większą liczbę tych osób, które zechcą widzieć to, co będzie działo się na scenie. Myślę, że właśnie tak, z tego względu też, że te tereny zielone zmuszają nas, mówiąc tak szczerze, do tego, aby oprócz tego festiwalu, oprócz tej muzyki, która tam będzie, żeby działo się coś jeszcze. Stąd loteria kwantowa, stąd food trucki, stąd dmuchanie dla dzieci, żeby jeszcze więcej tych młodych przyszło do nas. Bo chyba też musimy zwrócić uwagę na to, że teraz i ta muzyka chrześcijańska, która jest na waszym festiwalu, jest to muzyka taka bardzo przyjemna, radosna. To nie jest taka muzyka, że tak powiem, nużąca, która mogłaby kojarzyć nam się z muzyką religijną chrześcijańską. Myślę, że po prostu to też jest piękne właśnie w naszym festiwalu. Po drugie, to bardzo często ci wokaliści, którzy do nas przyjeżdżają, to są takie osoby, które tworzą same te piosenki, własny tekst mają. Więc to też jest piękne, że oni nam tak pokazują ten swój talent, odkrywają przed nami. Myślę, że to jest to takie najfajniejsze w tej Hosanna Festival. Skąd przyjeżdżają w tym roku do was wokaliści? Widzieliśmy i z naszych regionów, bo jest Hola z Radoryża Kościelnego, widzieliśmy osoby z Warszawy, ale także widzieliśmy tutaj ludzi z Opolszczyzny chociażby. Czyli wasz festiwal poszerza krąg tych wokalistów z różnych stron i regionów Polski. Jak najbardziej. Nawet mimo tego, że znowu wróciliśmy do tego, że jest ogólnopolski, to mamy jednego artystę, który jest z Białorusi, ale doskonale śpiewa po polsku. Czyli taki festiwal międzynarodowy już możemy powiedzieć. Kto wie, jak będzie za rok i w następnych latach? Mieliśmy w tamtym roku międzynarodowy, ale to z racji tego, że to była 30. W tym roku 31. Powróciliśmy znowu do tego ogólnopolski, ale za rok być może znowu powrócimy do tego międzynarodowy, kto wie. No właśnie, 31 lat, 31 edycji. Jak na przestrzeni tych właśnie lat zmieniał się wasz festiwal? Festiwal na początku w ogóle nie nazywał się Hosanna Festiwal, tylko Festiwal Muzyki Religijnej. To był taki konkurs piosenki religijnej, chrześcijańskiej. On był taki jeszcze na amfiteatrze. No my jesteśmy właśnie w tym momencie takim powrotem do korzeni, dlatego że my będziemy w tym momencie obok amfiteatru, który został zburzony w tym momencie. Natomiast ten festiwal zmieniał się na przestrzeni lat i cały czas, z roku na rok, stawał się coraz bardziej znany. On ma swoją renomę właśnie w Siedlcach, on ma swoją renomę już w tym momencie w całej Polsce. Więc widzimy, że też artyści się zmienili, bo jakby z jednej strony kiedyś przyjeżdżały z Hole, w tym momencie to są już tacy naprawdę czasami wokaliści, którzy, tak jak powiedziałam, komponują własne piosenki. Pani Olu, przejdźmy do tego, jak będzie wyglądała ta sobota, jak będzie wyglądał ten festiwal. On rozpocznie się od mszy świętej. Tak, msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego w Siedleckiej Katedrze. Następnie o 15:00 rozpoczynamy przegląd konkursowy, który potrwa
do 19, ponieważ o 19 mamy ogłoszenie wyników. I tutaj zaraz... się na chwilę zatrzymamy. No właśnie, od 15, od godziny 15 przegląd konkursowy. Ilu wokalistów zgłosiło się w tym roku na wasz festiwal? Zgłosiło się 20 artystów, my natomiast musieliśmy i tak kogoś wybrać, więc mamy 13 wokalistów, jest to 10 solistów, jedna schola i dwa zespoły w tym roku, w ten sposób to wygląda, także i tak cały ten festiwal, w sensie nawet nasze jury, które wybierało te osoby, do festiwalu, do przeglądu konkursowego, miało duży problem, bo faktycznie zastanawiali się, kogo wybrać, kogo jednak trzeba odrzucić. Każdy był znakomity, nikt nie odpadł z tego powodu, że nie spełnił kryteriów technicznych jakichś, ale po prostu przez to, że taki był duży poziom, naprawdę słyszałam, że było bardzo trudno. Bo to, co jest ciekawe, to na stronie internetowej, waszej stronie internetowej, także można oddawać głosy i posłuchać tych właśnie wokalistów i tych niektórych utworów. Tak, na naszej stronie internetowej hosannafestival.pl mamy w zakładce głosowanie, można oddać głos na jednego artysty spośród tych 13, można posłuchać tej piosenki i oddać głos, potwierdzając to później w mailu. Ma pani swojego faworyta? Choć pewnie nie może pani zdradzić tego, nie zdradzi pani, domyślam się. Nie zdradzę, ponieważ jest wiele osób, które przysłuchiwaliśmy, bo też jako gdzieś tam osoba zarządzająca tą stroną internetową, naprawdę przysłuchując się niektórym artystom, a sama występowałam kiedyś na scenie Hosanny Festival, wiem, że to jest niesamowite, jak oni śpiewają, jaki mają poziom, wiemy jak właśnie, na przykład gdzieś tam się do nas zgłaszają osoby młodsze, nawet czasami ode mnie, a one mają tak piękny głos, tak dojrzały głos. Chciałabym ich posłuchać na żywo, żeby móc jeszcze bardziej to zweryfikować i jakby mieć ciarki takie na plecach na żywo. Kto najczęściej jest pod sceną? I tutaj mam na myśli to, kto najczęściej bierze udział właśnie w tym festiwalu. Nie chodzi o wokalistów. Myślę, że jest to młodzież, zdecydowanie młodzież, szczególnie jak Gwiazda Wieczoru. Jest to wtedy już jest młodzież, ponieważ też w tym roku mamy Krzesełka, więc troszeczkę tam inaczej będzie zapewne, ale zazwyczaj jest to młodzież. W tym roku mam nadzieję, że będą też dzieci, więc w ten sposób. Jest to taki przekrój, myślę, że od 16 lat do 30 to taki przekrój, który jest najczęściej widoczny pod sceną. Czy wasz festiwal jest sposobem na to, aby trafić do tych młodych ludzi i pokazać im wiarę w trochę inny sposób, w taki sposób muzyczny, przekonać ich do tego, aby iść tą drogą, a nie inną? Myślę, że tak. Często muzyka była takim elementem, który łączył ludzi. I w tym momencie myślę, że ci młodzi mogą się przekonać, że nawet nasze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to nie jest tylko i wyłącznie modlitwa, chociaż kto śpiewa, ten dwa razy się modli, więc to też idzie w parze oczywiście, ale przez tę muzykę, która będzie bić z tego festiwalu, będą też przekazywane wartości, bo to chcemy przekazać najbardziej tym młodym osobom, że właśnie przede wszystkim KSM to nie tylko ciągłe modlenie się, ale z drugiej strony też właśnie śpiew, też pokazanie tej innej strony. Więc myślę, że ta muzyka może zjednoczyć młodzież jeszcze bardziej. A wasze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej nie narzeka na tych młodych ludzi? Chcą uczestniczyć w takiej formie właśnie? Tak, jak najbardziej chcą uczestniczyć. Też wiadomo, że jak każda diecezja, są problemy, bo to widzimy i na szczeblu ogólnopolskim gdzieś, że jednak czasami brakuje nam tych młodych i faktycznie chciałoby się ich więcej. Ale znowu tutaj Pan Bóg mówi nam, nie bój się mała trzutko, więc czasami po prostu staramy się widzieć pozytywy. Może czasami to jest potrzebne, żeby się rozkręcić. No też ten festiwal jest po to, żeby jeszcze przyciągnąć bardziej, żeby ludzie też mogli nas zapytać, co to jest w ogóle Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Może ktoś będzie chciał posłać tu swoje dziecko. Co najbardziej urzeka Panią podczas tego festiwalu? Myślę, że ta aura tego całego, tego śpiewania właśnie.
te wartości, które płyną z tych piosenek, ten taki żar budzący się w tych wokalistach, to jest takie niesamowite. No niesamowite teraz też będzie to, że pierwszy raz to w sumie razem z zarządem tworzymy. Jakby wcześniej byłam przy tym, ale jako zastępca prezesa, w tym momencie prezes, więc to będzie takie dla mnie też zwieńczenie tego wszystkiego, bo wiele rzeczy, które tam będzie, gdzieś na przykład, nie wiem, musiałam zadzwonić i faktycznie dopytywać o scenę, albo na przykład dogadywać szczegóły z nagłośnieniem, więc to będzie dla mnie takie wow, udało się nam to stworzyć. To jest też piękne dzieło, że to nazywa się ogólnopolskie i że jesteśmy w stanie stworzyć coś tak doniosłego na miarę ogólnopolską w raptem 10 osób. Mamy też oczywiście swoich pomocników, bo tutaj jakby nie bylibyśmy w stanie też tego robić, gdyby nie nasi przyjaciele z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Siedlcach, wielu sponsorów, wielu dobrych ludzi, których w naszej drodze. To ten cały to, co będzie na tym festiwalu, to jest tak naprawdę wszystkie te energie, które my w tym momencie poświęciliśmy przez ten czas, który to przygotowywaliśmy, tam wszystko będzie włożone w ten jeden, jedyny dzień, ale myślę, że to będzie bardzo czuć, to, że ile tam starań poszło. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, drodzy Państwo, to Siedlce, sobota, 31 dzień sierpnia, Festiwal Hosanna, drzwi otwarte. Jak najbardziej wstęp jest bezpłatny, bo wiem, że wielu ludzi się pytało, ale wstęp jest bezpłatny, tak samo jak występ na koniec Gwiazdy Wieczoru Magdy Beredy, bardzo zachęcamy. Więc zapraszamy i bardzo dziękuję tutaj za rozmowę. Aleksandra Drabińska, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej, była naszym gościem w poranku 7.09. Piękne dzięki. Dziękuję bardzo i też serdecznie zapraszam. 7.09. Poranek rozgłośni katolickich.